Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Mateusz, na boiskach Ekstraklasy na pewno zdążyłeś się zadomowić. W pierwszej kolejce była bramka przeciwko Śląskowi Wrocław. Ubiegły rok kończyłeś wyjściowe 11. Ten rok także zaczynałeś w podstawowym składzie. No, dla wielu osób może to być zaskoczenie, że wracasz do pierwszej ligi. Skąd zatem taka decyzja? Tak, może być zaskoczeniem, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest gra, rozwój i właśnie w tym kierunku chcę iść, żeby tutaj powalczyć o miejsce pewne w składzie, no i oczywiście o awans. W ubiegłym sezonie ten pierwszy twój w Ekstraklasie, częściej wychodziłeś w wyjściowej 11, w tym sezonie różnie bywało. Jak ty byś generalnie podsumował tą swoją przygodę na boiskach PKO Bank Polski Ekstraklasy? No myślę, że miałem niezły sezon poprzedni. Zagrałem może z dwa słabsze mecze, ale no tak jak mówię, że brakuje mi właśnie tej regularności, regularnej gry i dlatego tutaj przychodzę, żeby wywalczyć sobie pewne miejsce w składzie i żeby jak najwięcej minut łapać na boisku. Te kulisy transferu wyglądały tak, że bardzo szybko się dogadaliście, było dużo telefonów, czy tak naprawdę wszystko zajęło kilka dni, a może tak naprawdę nawet kilka godzin, jak to wyglądało? No tak naprawdę zainteresowanie GKS-u było już jakiś czas temu, ale finalizacja dosyć szybko przebiegła, bo nawet wczoraj byłem jeszcze na treningu w Warcie i się wieczorem dowiedziałem, że mam przyjeżdżać dzisiaj do Tychów. Jak przychodziłeś do Warty Poznań, dyrektor sportowy mówił wtedy, że jesteś takim priorytetem dla nich. Jeśli chodzi o twoją pozycję na boisku, możesz grać jako szóstka, jako ósemka. Na jakich pozycjach ty do tej pory głównie grałeś w swoich zespołach i też gdzie czujesz się najlepiej, gdzie zespołowi możesz dać najwięcej? Na początku przygody z Wartą właśnie grałem wyżej na dziesiątce. Teraz grałem na ósemce i myślę, że to jest właśnie ta pozycja, na której się czuję najlepiej. Kiedy ten telefon pierwszy z Tychów się pojawił, drugi telefon był do kogoś tutaj z szatni GKS-u Tychy, gdzieś robiłeś rozeznanie tutaj w klubie. Czy warto tutaj przyjść i jak tutaj wszystko wygląda? No tak, na pewno mam znajomego tutaj Graszkę, Gracjana Jarocha, do którego napisałem i naprawdę polecam, nie miał żadnych wątpliwości, żebym tutaj po prostu przychodził, bo pytałem się przede wszystkim o atmosferę, jaka tutaj panuje, bo to jest no, dla mnie bardzo ważne, żeby się dogadywać z kolegami z drużyny, no i polecam przede wszystkim, żebym tutaj przyszedł. Ten najważniejszy telefon był też do twojego taty, bo wiem, że on często ci doradza, często rozmawiacie na temat spotkań. Ty też z nim konsultowałeś ten transfer? No tak, na pewno zadzwoniłem do taty, do brata zadzwoniłem też. Dużo mi menadżer pomagał, no ale to jest oczywista sprawa. I no ich zdanie też było dla mnie ważne i tak mówię, że najważniejsze jest dla mnie, żebym łapał te minuty, żebym grał, pewność siebie, żebym łapał. No i myślę, że to będzie dobry kierunek. Był taki sezon 2015-16, ostatni mecz przeciwko Stali Mielec, GKS Tychy wywalczył wtedy awans do pierwszej ligi, a ty co wtedy robiłeś na boisku i który to był twój występ w seniorskiej piłce? No to był mój debiut i dobrze pamiętam ten mecz, na pewno mi pozostanie w głowie na długo, bo właśnie wtedy debiutowałem w Stali Mielec w pierwszej drużynie, przy naprawdę pięknym stadionie tutaj i przy dużej ilości kibiców. GKS Tychy to była taka twoja ulubiona drużyna, przeciwko której grałeś, no bo dwie bramki w lidze. Co prawda twojemu zespołowi no nie szło najlepiej w tych starciach, ale ty chyba dobrze czułeś się przeciwko GKS-owi Tychy. Dokładnie, bramki dwie strzeliłem, ale niestety większość meczów przegraliśmy. Także indywidualnie jakbym miał to ocenić, to że tak powiem siedzi mi ten zespół. Ale jednak drużynowo to były naprawdę bardzo ciężkie mecze, gdzie GKS wychodził zazwyczaj zwycięsko z nich. Rozpoczęliśmy ten wywiad od tego, dlaczego schodzisz level niżej. Tak jak robiłem rozeznanie w środowisku, to wiem, że jesteś bardzo ambitny i ty chyba taki zawsze byłeś, bo jeden z twoich trenerów w grupach młodzieżowych mówił, że często grałeś ze słabszymi kolegami po to, żebyś trochę bardziej się zmęczył, więc ta ambicja chyba jest u ciebie tak naprawdę od tych najmłodszych lat. Myślę, że ambicja jest na wysokim poziomie u mnie, dlatego właśnie wolę jednak zejść do tej pierwszej ligi, czuć się pewnie, poczuć tą pewność znowu, bo jednak miałem takie mieszane uczucia teraz w Warcie, bo nie zawsze wychodziłem, nie zawsze grałem w pierwszym składzie
I jednak tą pewność siebie troszkę zatraciłem, dlatego schodzę, żeby przede wszystkim odzyskać pewność siebie, żeby pomóc drużynie w awansie. Kiedy zawodnik nowy przychodzi przed startem ligi, do której pozostał tylko tydzień, jest niepokój, czy jest dobrze przygotowany fizycznie. No z tą chyba nie ma takiego problemu, bo ty przepracowałeś obóz z Wartą, no i też zaczynałeś mecz wyjściowej 11. To może mieć różnicę, że trochę wcześniej zaczynałeś okres przygotowawczy, czy to wręcz będzie działało na twoją korzyść? Wydaje mi się, że to może zadziałać na moją korzyść, ponieważ dobrze jestem przygotowany. Rozegrałem wszystkie sparingi na obozie. Przepracowałem cały obóz i myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.